po siódmej, ósmej, dziewiątej porażce powiedziałbyś to samo, co przed kilkudziesięcioma sekundami, że tutaj nie ma w ogóle tematu zmiany szkoleniowca? Dzisiaj mogę powiedzieć, że nawet jeśli spadniemy, to wejdziemy z trenerem Moskalem. Nawet jeśli spadniemy, to wejdziemy z trenerem Moskalem. Nawet jeśli spadniemy, to wejdziemy z trenerem Moskalem. Macie bardzo konkretną deklarację i możecie mnie weryfikować. Sprawdzam.